Dopóki ludzie klękają przy konfesjonale, nie musimy się bać o los świata. Dopóki Lot był w Sodomie, ona istniała. Parady równości codziennie przychodziły, ale Sodoma jeszcze istniała, bo był jeden święty Lot. Więc wychodź ze swojego grzechu, wchodź w sakramenty i w Kościół. Otrzymujemy 19 rozdział Księgi Rodzaju o Sodomie, która żyła sobie bardzo wesoło, i Lot, który ostrzega, że to wszystko się skończy, ten czas. I Sodomę czeka tragedia, ale nie chcieli mu wierzyć. Bardzo zwodniczy może być taki pozorny spokój w życiu człowieka. Więc aniołowie przyszli i porwali Lota, jego żonę, jego córki. Reszta zginęła. No bo po cóż ma istnieć świat, który uniemożliwia Bogu zbawienie? Ale Bóg wysłał dwóch aniołów do Sodomy. W najgorsze miejsce na ziemi ich posłał. Trudno sobie wyobrazić gorsze miejsce, bardziej zepsute niż Sodoma. A mimo to w najbardziej zepsute miejsce Bóg wysyła aniołów i szuka chociaż jednego człowieka, którego można byłoby jeszcze uratować. Może ty też zamieszkałeś w jakimś miejscu trudnym, jak w Sodomie. Może wokół ciebie są ludzie zepsuci i trudno ci się utrzymać w pionie. A może sam jesteś uwięziony czy uwięziona w swoich grzechach, w nałogach. Ale Bóg dziś na ciebie spogląda i zapewniam cię, że chce ci dać szansę, chce ci dziś pomóc. Sodoma jest obrazem dzisiejszego świata, współczesnego świata naszego, który stał się jakoś pokoleniem przewrotnym, zwyrodniałym, staczającym się ku rozpuście. I trudno zachować czystość w takim świecie, gdzie wielu jest nieczystych. To prawda. Trudno być uczciwym w takim świecie, gdzie wielu kradnie. Fakt. I trudno być wierzącym człowiekiem, kiedy wokół nas wielu ludzi wątpi. Też prawda. I Bóg postanawia wypalić ogniem owe miasto grzechu. Pan wyciąga swoją dłoń. Kto się schroni w Nim, będzie uzdrowiony, ale kto będzie bronił swoich grzechów, sam się spali. No, ten świat trzeba opuścić wcześniej czy później, ale zanim go opuścimy, Bóg wysyła do nas aniołów. Mamy się schronić z aniołami w życiu wewnętrznym. Niewiele może mamy czasu, żeby przenieść swoje życie tam do Królestwa Niebieskiego. I żyjemy w tym świecie po to, żeby w tym świecie odnaleźć przyszły świat, Królestwo Niebios. Aniołowie mówią tak: opuść miasto, nie oglądaj się za siebie. Lot jakoś zwlekał trochę, rodzina jego też, może nie za bardzo wierzyli, może nie za bardzo chcieli wyjść. No takie miasto przyjemne, nightcluby jeden za drugim, jak to wszystko zostawić? I aniołowie mówią: nie, nie, uciekajcie stąd. No ale oni mówią: no to jak tu uciekać? Nie za bardzo wierzyli. Przecież wszyscy się bawią na ulicach, parady rozswawolonych ludzi biegają, więc aniołowie chwycili za ręce Lota i go wyciągnęli trochę siłą z tego miasta zagłady. To ciekawe, w jaki sposób Lot ugościł na początku aniołów pod swoim dachem, to ci aniołowie wyrwali Lota z Sodomy, z miasta grzechu. W jaki sposób ugościsz Boga w swoim wnętrzu, w swoim życiu, tak Bóg uratuje cię od grzechu i od zła i od szpon szatana. W jaki sposób On zaprosił aniołów, w taki sposób oni Jego uratowali. To dużo mówi.
w jaki sposób się modlisz, w taki sposób Bóg cię ratuje. Więc trzeba mieć czujność Lota, który siedzi w bramie Sodomy na początku i przygląda się, komu pomóc, ale nie wszystkim pomagał. Wpuścił do domu dwóch aniołów, ale bandy pewnych zboczonych ludzi, którzy przyszli sobie w nocy poużywać, nie wpuścił, zaryglował drzwi. Nie każdemu wolno pomóc. I aniołowie mówią tak do Lota: nie oglądaj się za siebie, nie zatrzymuj się nigdzie, szukaj schronienia w górach. Ten zakaz aniołów stoi w absolutnym konflikcie z postawą sodomitów. Lot miał nawet się nie oglądnąć za siebie, a ci, porażeni później ślepotą, mimo tego oglądali się za grzechem. W pewnym momencie żona Lota oglądnęła się też i stała się słupem soli. Tak jest w życiu. Można skamienieć z powodu jednego wzroku tęsknoty za grzechem. Szukaj schronienia w górach. Tak, bo opuszczając grzech, człowiek zostaje w pustce, a w pustce nikt nie potrafi przeżyć. Więc kiedy idziesz do spowiedzi, wyrzucisz z siebie grzech, to też szukaj schronienia w górach. Zły nauk trzeba wyrugować dobrym przyzwyczajeniem. Nie wystarczy porzucić grzechu, trzeba znaleźć też dobre upodobania. Czy Bóg jest dla ciebie dobrym? Czy Bóg jest dla ciebie pięknym? Co, tylko poziom? Więc idź w góry. Święty Paweł pisze: jeśliście powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze. Jeżeli wyszedłeś z Sodomy, powstałeś z martwych, ze śmierci, w spowiedzi, szukaj tego, co w górze. Czytamy u Łukasza, że Jezus cały dzień nauczał w świątyni, wieczorem wychodził i noce spędzał na górze zwanej Oliwną. Co tam robił? Modlił się. Szukaj schronienia w górach, w modlitwie do Ojca. Poświęć codziennie swój czas. Maryja też wybrała się i poszła w góry. Szukaj schronienia w górach, to też módl się różańcem, módl się do Maryi. Módl się, idź w góry, to znaczy również szukaj medytacji Biblii, Słowa Bożego. Bo czytamy, że Bóg powiedział do Mojżesza: idź na górę, wstąp do mnie na górę, a dam ci tablice kamienne, 10 słów. Wstępuję na górę, kiedy otwieram Biblię. Schroń się też w adoracji Najświętszego Sakramentu, bo powiedziano w Księdze Królów do Eliasza: wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. To jest adoracja. To są góry. Szukaj schronienia w górach, wychodząc z grzechu. A przede wszystkim schroń się w Eucharystii, gdyż Jezus wysłał apostołów: idźcie do miasta, do człowieka i zapytajcie, tam jest izba na górze, i tam chcę przeżyć Paschę. Czuwaj nad sobą, żeby wyjść z Sodomy, z zepsucia, jakiekolwiek ono było, żeby nie wracać do grzechów. Dopóki ludzie klękają przy konfesjonale, nie musimy się bać o los świata. Dopóki Lot był w Sodomie, ona istniała. Parady równości codziennie przychodziły. Ale Sodoma jeszcze istniała, bo był jeden święty Lot. Więc wychodź ze swojego grzechu. Wchodź w sakramenty i w Kościół, w serce Maryi. Bóg daje nam szansę, kocha nas i daje nam sakramenty, żeby wychodzić z grzechów, żeby mieć życie, żeby powstać z martwych. A jeśli powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus.